Zapraszam na G2A po fajne promocje. Link w opisie filmu. Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andecy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry 60 Seconds, czyli 60 sekund. No i co, mamy kolejny dzień. Proszę bardzo, nasza mutancica jest. Wszyscy są oprócz młodego Timiego, bo Timi jeszcze, z tego co pamiętam, jest na wyprawie. Radio nam też również nie działa, ale mamy wodę, zupę i kota. Także takie hece. Dzień 46. Ten mały demon pożarł całą zawartość puszki w mniej niż 60 sekund i nie zostawił ani kropli. Potem rozpoczął trwającą już kilka godzin drzemkę. Cóż, przynajmniej teraz mamy chwilę spokoju. No tak, zeżarł nam puszkę. Mary Jane zasługuje na odrobinę jedzenia. Dolores jadła już spory kawał czasu. Nie możemy pozwolić, żeby Dolores chodziła spragniona. Ted jest głodny, Ted powinien się czegoś napić. Wygląda na to, że Ted wyzdrowiał. No tak, no jak użył apteczki, no to wyzdrowiał. Poczekajcie, ja sobie zobaczę tutaj oczywiście. Pragnienie, głód, strudzenie. Głód. No to nie będziemy, słuchajcie, jeszcze ich karmić, bo nie mają jeszcze wygłodzenia, odwodnienia i najgorszych wszystkich stanów, jakie tylko mogą być. Chyba tak mi się wydaje. No, daj mi tą książkę. No dobra, Jezus, ja już, widzicie? Palma mi w łeb wali. Kiedyś myśleliśmy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. To było zanim zrzucono nam na głowę bombę atomową. Teraz myślimy, że życie mogłoby być znacznie lepsze. W pewnym sensie niewiele się zmieniło. Jestem ciekawy, czy Timmy w końcu wróci. Jakieś drzwi, halo? Nic? Ja sobie podgłośnię w ogóle. Mam jakoś tak cichutko to. Czekajcie. O, jest gitara. Ja też, słuchajcie, nie pamiętam w poprzednim odcinku, w którym dniu Timmy wyszedł, więc myślę, że może być ciekawie. W sensie bardzo bym chciał, żeby wrócił, bo zobaczcie, mamy 47 dni i jeszcze żyjemy. Więc ja jestem z nas dumny. A też tak naprawdę powiem wam, że no jakby ja nigdy nie patrzyłem, jak ktoś grał, wiecie, w 60 sekund i nie mam pojęcia, ile dni maksymalnie można być w schronie i czy w ogóle da się stąd jakby przeżyć, nie? Także, no, kiedyś pewnie to nam się uda, albo i nie. Dzień 47. Od tego, jak zagospodarujemy to, co mamy dziś, zależeć będzie nasze jutro, więc lepiej się postarajmy. Mary Jane zjadłaby coś. Dolores nie jadła już spory kawał czasu. Bez wody Dolores już długo nie wytrzyma. Ted jest głodny, Ted wygląda, jakby jedną nogą był już w grobie. Musimy natychmiast znaleźć mu coś do picia. Dobra, pokażcie mi to teraz tu. Odwodnienie, głód, strudzenie i głód. I ty masz głód chyba tylko. Ej, mamy 3 puszki. Słuchajcie. Zostały nam tylko 3 puszki i to już... kurczę, no dobra. Byliśmy właśnie w trakcie planowania odległego w przyszłości pierwszego posiłku, w którym głównym daniem nie będzie zupa pomidorowa, gdy doszło do nas wołanie zza drzwi. Źródłem dźwięków okazała się być mała grupka obszarpanych ocalałych. Wyglądają całkiem żałośnie, więc nie zdziwiło nas to, że zaczęli prosić o pomoc. Pytają nas, czy nie mamy żadnych zbędnych zapasów jedzenia, picia lub leków, którymi moglibyśmy się z nimi... Dobra, dajmy mu trochę... Im trochę wody, bo wody mamy dużo, więc wodę możemy dać, zupy natomiast niekoniecznie. Okej. Radio działa! Ażem się podekscytował aż. Dzień 48. Nasi goście ronili łzy szczęścia, gdy daliśmy im to, o co prosili. Nie po to przetrwaliśmy nuklearną apokalipsę, by teraz umrzeć w ramionach oszalałych z wdzięczności ocalałych. Przesadne tlenie grozi śmiercią. Szczęśliwie dla nas, grupa postanowiła kontynuować swoją podróż, by znaleźć jakieś miejsce do spania przed zachodem słońca. Na odchodnym jednym z ocalałych wręczył nam przenośne radio. Aha, to nie, że naprawiliśmy... Tylko nam odda? No dobra. Nalegalibyśmy przejęli ich podarek i wkrótce oddalili się, machając na pożegnanie do czasu, gdy stracili nas z oczu za kupą gruzu. Okej. Okay. Głód, strudzenie. Głód, ale przestańcie, wy jesteście w kółko głodni, no ja was błagam. Tak, mamy plus radio, ale minus jedną wodę. Jedna woda na minusie to nie jest aż tak tragicznie. Tak, głodna, marzy o porządnym posiłku, Ted jest głodny, no nie no, przestańcie, jedliście dopiero co, mamy 3 puszki tylko, bez przesady.
Wojsko nie przybędzie do nas, przynajmniej na razie. Taką wiadomość otrzymaliśmy dzisiaj w radiu. Zamiast planu ewakuacji w eterze pełno dziś komunikatów z prośbą o to, by wszyscy obywatele ścieli po kilka drzew w pobliskim parku. Nie wiemy, czym ma to posłużyć za drwa do kominka dla jakiegoś nadętego generała, ale dano nam jasno do zrozumienia, albo się tym zajmiemy, albo nic z ewakuacji, wybór jest chyba oczywisty. No nie tak do końca oczywisty, dlatego że ja nie mam siekiery. Więc jakby my nie zetniemy nic i podejrzewam się, że oni mogą nas ściąć. A czy Timmy może wrócić? Czy on już poszedł na amen? Dzień 49. Żadni zazdrwale, ni chuligani. Nie ma mowy, żebyśmy niszczyli zieleń miejską. Może innym razem. No nie, no to nie był wasz wybór, moi drodzy, tylko mój, bo nie ma siekiery. Ta zasługuje na odrobinę jedzenia, nasza Mary Jane. Dzień jak co dzień, Dolores w porządku. Gdy jest głodny, burczy mu w brzuchu. Właśnie tak jak jest teraz. Pokażcie mi to. Strudzenie, głód. Dobra, wy wytrzymacie jeszcze. Spokojnie. Przed wybuchem nasze miasteczko było bardzo przyjaznym miejscem. Jednym z mieszkańców był staruszek Jim, który czasami kuśtykał obok naszego domu. Okazuje się, że żyje, ma się dobrze i wciąż nie ma gdzie mieszkać. Niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. Wygląda na to, że całkiem się za nami stęsknił. Od kilku godzin puka do naszych drzwi, pytając, czy chcielibyśmy kupić kamień. No dobra, zobaczmy, co nam da. I co my możemy z tym kamieniem zrobić? Czy wrócił Jezu, młody wrócił. I mamy 50 dzień. Jak cud... Mapa jest. Matko, widzę, że woda, ale zupy to ja więcej nie widzę. I trochę mnie to martwi. Ja bo też jakiś taki jest, patrzcie. Widzicie, jaką mam minę? Dzień 50. Otworzyliśmy drzwi i powitaliśmy nasz starego Jima z uśmiechem. Gość z entuzjazmem pokazał nam worek wypełniony po brzegi kamieniami i podarował nam jeden za darmo ze względu na stare czasy. Zgodziliśmy się i ostrożnie wybraliśmy najmniej obłupany kamyk. Ciężko narzekać, to całkiem dobry kamień. Poza tym podobno przynosi szczęście. Zobaczymy. Baliśmy się, czy Timmy da sobie radę, ale zuch chłopak wrócił z pustkowia i jest bezpieczny. Ktoś chyba zauważył naszą eskapadę na powierzchnię, powinniśmy być ostrożniejsi. Atomowe pustkowia są z zasady nieprzyjazne, ale jednak zdarzają się takie stworzenia, które przetrwają wszystko. Nawet bomby jądrowe. Jednym z nich był orangutan, który chyba sporo przeszedł. Nie przeszkodziło mu to energicznie do nas podbiec i wędrować razem z nami. W pewnym momencie orangutan zaczął wydawać z siebie dziwne odgłosy i grzebać patykiem w piachu. Sprawdziliśmy dokładnie, co próbował wykopać i trafiliśmy na zapas butelek wody. No, plus jeden, świetnie. Wszystkie były zakorkowane. Co innego parę butelek po alkoholu, które znaleźliśmy tuż obok wody. Naszej mapie naprawdę się dostało w czasie ekspedycji. Teraz nie nadaje się nawet na szmatę. Mary Jane by coś jadła, Tim powinien coś zjeść, porządnie się zmęczył. Mary Jane marzy o porządnym posiłku, powinna... Jezu, oni... Słuchajcie, my nie będziemy mieć co jeść. Pragnienie, głód. Głód, zmęczenie, strudzenie. Dobra, oni nie są jeszcze, słuchajcie, w skrajnym wygłodzeniu, więc jeszcze poczekamy, ale po tym, jak to się rozrusza, to my nie będziemy mieć jedzenia. Ty pójdziesz tym razem. Albo... Nie, puzonica pójdzie. Przy użyciu super nowoczesnego ustrojstwa złożonego z papierkowych kubeczków i kilku metrów sznurka odbyliśmy poufną rozmowę ze znanymi nam już agentami rządowymi. Jeśli nasza misja zakończy się sukcesem, maluje się przed nami świetlana przyszłość w tajnym prezydenckim schronie. Bujać to mealnie nas. Mamy udać się na krótką ekspedycję i spisać krótki raport z rekonesansu. Prościzna, prawda? Ty pójdziesz, ty się oddajesz. Raz, dwa, trzy, chop, chop. Poszła. Dzień 51, słuchajcie, w ogóle podejrzewam, że chyba to jest nasz najdłuższy dzień. No i tak jest długo. Łaskawie zgodziliśmy się przekazać im część naszych zapasów. Agenci w podzięce uchylili kapelusza, jeśli tak można nazwać to dziurawe, przekurzone fedory i zapowiedzieli swoją kolejną wizytę za kilka dni. Dlaczego za kilka dni? My jesteśmy głodni, ja potrzebuję teraz puszek. Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz, niech wraca szybko. Ty im musi coś zjeść, to może być jego ostatnia szansa. Dolores marzy o porządnym posiłku. Bez wody Dolores już długo nie wytrzyma, ten jest głodny. Dobra, poczekajcie, pokażcie mi to. Odwodnienie, głód, wygłodzenie, zmęczenie. Dobra. To było odwodnienie, głód, wygłodzenie. Proszę bardzo, tak robimy.
Bliźniaki zawitały dziś znowu do naszego skromnego schronu, by po raz kolejny prosić o naszą pomoc. Z każdym dniem ich grupa robi się coraz większa, a w ich namiocie nie ma już miejsca. Szukają więc odpowiedniej lokacji na postawienie niewielkiego obozu. Wspomnieli, że plan naszego miasteczka byłby bardzo pomocny w ich sytuacjach. No nie mamy mapy, bardzo mi przykro. Nie ma mapy, nie mamy wam jak tego dać. Ktoś zasnął, słyszę. Albo są już tak po prostu znudzeni tym schronem. Dzień 52. Gdybyśmy mieli mapę, chętnie byśmy się nią podzielili. Przeprosiliśmy, że nie mogliśmy im pomóc i grupa odeszła w swoją stronę. Timmy powinien coś zjeść. Nie możemy pozwolić, aby Timmy był dłużej spragniony. Dolores nie nadał już spory kawał czasu. Tety jest głodny. Jedliście! Przestańcie gadać głupoty! Głód, głód, pragnienie, głód, zmęczenie, studzenie. Ten ma wszystko już, nie? A czekajcie, a dajmy mu może pić. Niech ma. Nigdy nie byliśmy wielkimi koneserami grzybów, ale nie opieramy się już tak bardzo, biorąc pod uwagę grzybową kolonię wyrastającą z jednej ze ścian schronu. Teraz nasze hasło brzmi, grzyby to jest to, czy powinniśmy je zjeść? No powiem wam, że nie. Dobra, niech zje... A jak się zatrują wszyscy? A jedzcie! I takie żyjecie 52 dni, to już... O, wróciła puzonica! Oni zjedli te grzyby chyba i jak na razie widać, że żyją. Głód, strudzenie, strudzenie. Głód, obrażenia! Głód, zmęczenie, strudzenie, okej. Ale ta woda to... A, tu mamy dzbanek, okej. Dzień 53. To było przepyszne! Jedyne, co nas martwi, to to, że grzyby świeciły w ciemności. Ja pierdziu, maniu. Prawdę mówiąc, teraz świecimy i my. No to jakby świetnie. Ta misja była trudniejsza, niż się spodziewaliśmy. Cichcem przemykaliśmy po dzielnicach, które były szemrane nawet przed apokalipsą. Obecnie panuje tam krwawa wojna psich i kocich gangów, a każdy zwierzak uzbrojony jest po zęby. Ledwo uszliśmy z życiem, ufamy, że te misje zaprowadzą nas do bunkra godnego VIP-ów, takich jak my. Kiedyś. Dobra. Aha, kiedyś. Czytaliśmy, że w rządowych schronach są marmurowe łazienki, a w nich złote wiadra, których nie powstydziłby się król. Mary Jane zasługuje na drobinę jedzenia, serio. Mary Jane została ranna, ty im powinien coś zjeść, Dolores nie dał już spory kawał czasu. Zeżarliście grzyby, przestańcie żreć! No ileż można? Nie ma co narzekać, mogło być gorzej, choć Ted twierdzi, że mogło być też lepiej. Ale my mamy, no my nie mamy jej jak dać apteczki, bo naszej apteczki nie ma. Głód, strudzenie, głód. Dobra, nikt nie chce pić. Nikt nie chce, w sensie oni chcą delikatnie jeść, ale no, niech się ogarną życiowo. Na zewnątrz panuje niepokojąca cisza. Może jest tam bezpiecznie, może nie. Nie dowiemy się, póki sami nie sprawdzimy. Dobra, Ted będzie szedł tym razem. Ted miał dziś dobry dzień. Nagle zdał sobie sprawę, że to tajemnicze coś, co uwierało go w pośladek od tygodni, to klucze od samochodu. Wyciągnął je z tylnej kieszeni i rozmarzył się, wspominając swój ulubiony automobil. Po czym zmartwił się, że pewnie zastał mu się silnik. Teraz upiera się, by wyjść i poszukać tej pięknej... A idź i szukaj, może mamy jakieś żarcie tam. No i polazł. Kot śpi. Nic się nie zmieniło w bunkrze, no jakby nie bardzo. A oni jeszcze po tych grzybach żyją, więc to też jest dobry znak. Dzień 54. Ted nigdy nie pamięta, gdzie zaparkował, więc to może trochę potrwać. Miejmy nadzieję, że wróci wkrótce. Jeśli auto wciąż jest na chodzie, może moglibyśmy po prostu stąd wyjechać. Mary zasługuje na odrobinę jedzenia. Tim jest bardzo głodny, Dolores marzy o porządnym posiłku i po prostu chciałaby trochę wody. Ted wyrusza na powierzchnię, miejmy nadzieję, że wróci niebawem. Dobra, pragnienie, głód, strudzenie. Głód, obrażenia, głód, męczenie. Dobra, na razie jeszcze nie jedzcie. Słuchajcie, poczekajcie jeszcze chwilę, naprawdę. Ja wiem, że wy wytrzymacie. Aha, na eskapadę. Matko, to ją weźmy. Ona i tak jest strudzona, chociaż nie. Ten nie, to ta pójdzie. No iść bez niczego, no bo co. Dobra, ta, o, została nasza dwójka. Mary Jane zasługuje na drobne jedzenia, serio, ty nie powinien coś zjeść i mówi, i co? Mówi wyłącznie o wodzie, chyba powinien się napić, dobra. Pokażcie mi to. Głód, obrażenia, pragnienie, głód, zmęczenie, strudzenie. Zróbmy tak. A ty co? Głód, dobra, nakarmy ją, bo ona się może nam przydać jeszcze. Mamy bardzo mało puszek, ja tylko ostrzegam. Pamiętamy jezioro, na które często robiliśmy wypady w ostatnich latach.
Cudownie byłoby znaleźć się znów na jego brzegu, z dala tego całego szaleństwa, popluskać się, może przepłynąć się łódką, nawet jeśli cała okolica zmieniła się w atomowo dolne. Słyszę radio. Kot zmienił swoją pozycję, a rodzice nie wracają. Cóż, lepiej być bezpiecznym tu na dole, niż martwym tam na górze. Mergen by coś zjadła, Tim powinien coś zjeść. Tim. No ale, Timmy, jakby... No, nie no, przestańcie, naprawdę. Już minęło parę dni, od kiedy Ted wyszedł szukać samochodu. Zaczynamy się o niego martwić, tym bardziej, że nad nami słychać jakieś wrzaski i łomoty. Czy Ted wpadł w tarapaty? Może... Tak, idźcie. Idźcie za nim. Idźcie, no słuchajcie, no trzeba to jakoś też sprawdzić. O, ojca. O, wróciła matka. Jezu, mamy puszki. Puszki mamy, widzę, patrzcie. Tu. Dobra. Owszem, Ted coś znalazł, ale nie było to auto. Wkręcił się na jakiegoś postapokaliptycznego grilla w czyimś spalonym ogródku. Twarze niektórych imprezowiczów wydawały nam się znajome, ale wszyscy wyglądali dziwacznie. Maski przeciwgazowe, gogle, łańcuchy i wszędzie skórzane kamizelki. Co to było? Bal przebierańców? Ted dał się łatwo znaleźć. Leżał sobie nieprzytomny w rowie obok punkra, a wokół niego rozniosła się intensywna woń pomidorów i alkoholu. Czyżby nalewka pomidorowa? Mary Jane zasługuje na odrobinę jedzenia, Tim powinien coś zjeść. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z pustkowia. Może mamy paranoję, ale sądzimy, że ktoś nas śledził. Miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Gdy poszukuje się zapasów, powinno sprawdzić się każdy kąt, nawet jeśli wygląda niepozornie. Z tą myślą zapuściliśmy się do ośrodka ruiny lokalnego banku, mając nadzieję, że na coś więcej niż stosy bezużytecznych już teraz monet. Wygląda na to, że ktoś obrabiał bank w czasie wybuchu. Skarbiec stał się otworem. Włas zniszczony był piłami ukrytymi w pluszowych misiach. Że co? Przekonaliśmy się również, dlaczego komuś tak bardzo zależało na obrabowaniu tego banku. Skarbiec był pełny zupy pomidorowej. Jak te puszki się tutaj znalazły? Plus 4! Przy kasach leżała siatka na zakupy. W środku było kilka zgniłych bananów, krem do rąk, kapcie w kształcie królików i trochę wody. Wszystkie te skarby były nęcące, ale w końcu zdecydowaliśmy się na wziąć wodę. No i dobra, no słuchajcie. Cóż za nieodpowiedzialność. W pokoju strażników były szkielety dwóch osób, które najwyraźniej zajęte były zawziętą grą w karty, gdy nastąpił wybuch. Dobrze, że my trzymaliśmy wszystkie nasze oszczędności w naprawdę bezpiecznym miejscu. W specjalnej puszce na ciasteczka w kuchni. Ci strażnicy nie ochronili banku przed wybuchem atomowym, ale przynajmniej ich karty przysporzą nam rozrywki w schronie. Dzięki. Co wy gadacie? Jezu, mamy tyle puszek, alleluja. Głód, zmęczenie, strudzenie, głód, oporażenia, głód, zmęczenie, strudzenie. Dobra, dajmy im po tych puszkach, a niech sobie zjedzą. Okej, okay. Nie jesteśmy pewni, jak wygląda ta sytuacja na powierzchni. Ekspedycja jest ryzykowna, ale na pewno przydałaby się nam zapasy. Dobra, pójdziemy, no, zobaczymy, niech Mary Jane pójdzie. Timmy spostrzegł swój stary teleskop zakopany w gruzach po drugiej stronie ulicy. Bardzo się tym podekscytował. No cóż, nocne niebo to jedna z niewielu rzeczy, które wciąż wyglądają tak jak przedtem. Czy Timmy powinien pójść pogapić się w gwiazdy? A idź! Zobaczymy. Dzień 58. No ale... Miałeś iść. Już wróciłeś? Aha, tak, Timmy wrócił nad ranem, bardzo zadowolony. Mówi, że widział przelatujący statek kosmiczny z amerykańską flagą na boku. To chyba nie może być prawda. Młody pewnie zmyśla. Czas dorosnąć, Timmy. Sorry. Nie powinniśmy dłużej zwlekać. Mary Jane potrzebuje pomocy medycznej. Timmy nie potrzebuje wiele, ale na pewno musi pić. Dolores marzy o porządnym posiłku. Dolores jest naprawdę zmęczona. No ale my nie mamy pomocy medycznej, bardzo mi przykro. Pragnienie, zmęczenie. Dobra, poczekamy jeszcze z tym pragnieniem twoim. Nic się nie przejmuj. A poczekajcie, nie, mamy trochę wody. No ty pójdziesz. Nie, pójdziesz bez niczego. Jutro zapowiada się dobry dzień na wyprawę. Czas rozprostować kości. Nawdychać się świeżego, toksycznego powietrza. Może też znaleźć jakiś ekwipunek. Przyda nam się trochę dodatkowych zapasów. To znaczy, o ile zależy nam na przetrwaniu. No nie, nie będziemy nic brać. Poszła. A czy Ted raczy wrócić, czy zostaniemy już sami? Ciekawe, zobaczymy. Dzień 59. Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz, nie wraca szybko. Timmy może na to nie wygląda, ale silny z niego chłopiec. Dobrze sobie radzi. Dolores marzy o porządnym posiłku.
ale... Łód, zmęczenie, strudzenie. Zmęczenie, strudzenie. Dobra, poczekasz, Dolores, jeszcze spokojnie. Ty odpocznij. Agentom chyba wydaje się, że można na nas liczyć. Wrócili do schronu z kolejnym zadaniem. Mamy łaskawie podarować im trochę naszych zapasów, które zostaną przekazane głodnym i zmęczonym agentom w terenie. Poza mrzonką rządowego schronu, nasza nagroda obejmować będzie przyjazne klepanie po plecach oraz niespełnione obietnice wyborcze. Nie sposób odmówić. Odmawiam. Słuchajcie, odmawiamy. Nie ma co. Dzień 60, no jest to nasz rekord, myślę. Natomiast będziemy sobie go kontynuować w kolejnym odcinku. Także, moi drodzy, za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Lowki Kiski Besowski, dziękuję was bardzo mocno i serdecznie i słyszymy się już niebawem w kolejnych odcinkach. Tak więc trzymajcie się, cześć i do następnego. Pa, pa!